Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W nowym odcinku Zagrajmy w The Bello Mundi zaszła jedna dość istotna zmiana, ponieważ zdecydowałem się na użycie oryginalnej muzyki z gry Medieval 2 Total War, usuwając czy wyciszając muzykę z modyfikacji, bo niestety, tak jak przewidziałem, zaczęli się czepiać do tej muzyki. Więc nie będziemy ich prowokować, nie będziemy tutaj grać na nerwach całym YouTube'owi, bo to może się dla mnie skończyć źle. I po prostu wstawiłem teraz tutaj oddzielnie w odtwarzaczu leci. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze ustawione, że słychać mnie wyraźnie i słychać również muzykę, bo nie jest takie proste ustawić wszystko, żeby tak było jak powinno. I myślę, że możemy zacząć już bitwę. Lecą po prostu zapętlające się utwory z pierwszego Medievala. Więc nie jest to wstawione do gry, jako taką, tylko oddzielnie puszczone, więc może muzyka nie zawsze będzie pasowała do aktualnej sytuacji, ale zawsze coś tam w tle będzie brzdąkać, by nudno nie było. Czas, bo dawno nie grałem, co czas tutaj zaatakować przeciwnika. Widzę, że możemy zaatakować we mgle, co dla mnie może być aktualnie nawet korzystne. Straci na mocno na widoku. No i tak, będzie trzeba rozbić na pewno tylną straż, więc poszeregujemy sobie naszą konnicę na dwie grupy generałów i mały oddział będę trzymał ze sobą. Następnie troszkę do tyłu damy, ustawimy piechotę oczywiście w linii prostej, za nimi mają stać oszczepnicy. W ten sposób świetnie i nie uciekać najlepiej. No i myślę, że możemy zacząć. Tak, on się ustawił tam. W takim razie my udamy się. Myślę, że moglibyśmy spróbować rozgromić przy okazji. Wiecie co? Pójdziemy na pie. Tak, jeden oddział tutaj. Wy natomiast jako grupa najlepiej to na biegu. Wy tak samo macie przejechać w tamtą stronę. Zaatakujemy ich od razu od dwóch stron, rozbijając tą małą armię. Tutaj zmusimy ich do zmiany kierunku, w którym się ustawią, a następnie zaatakujemy bez litości. No dobra. Już w takim razie myślę, że będzie za chwilę. W zasadzie już możemy nawet tą lekką... te lekkie jednostki zaatakować. Bardzo ładnie się w nich wbili. Troszkę do tyłu, by teraz okrążyć ich. Mała pauza. Ustawić się. I teraz będzie trzeba zaatakować jego kawalerię. To jest lekka kawaleria, więc nie powinno być z nią wielkich problemów. Świetnie. Generał do tyłu. Teraz uderzy z tej strony. Bardzo ładnie. I generał zawraca. Pięknie. Wy zaatakujcie tutaj, tutaj. I ten oddział ma uderzyć na skrimszerów, następnie wszystkie trzy oddziały konnicy zakręcić i tak samo uderzyć. Nie szarżujecie w nich, szarżujecie w tych. Nie będziemy szli na frontalną walkę z nimi. Świetnie. Weli teraz tutaj, używać oszczepów. Patrz, nawet możemy ich sobie przenieść w to miejsce. Pięknie. Bardzo ładnie, generał do przywódca nie żyje już. W takim razie my teraz zaczniemy się zajmować potężnym uderzeniem od tyłu przeciwnika. Doskonale, tutaj już zniszczeni. Tutaj zaatakujcie w tym miejscu. Bardzo ładnie, Veli teraz, uderzcie na nich. Trzy oddziały konnicy również. Wy już skończyliście, prawda? Pięknie. Wy troszkę do tyłu, wy do tyłu. Nie będziemy się tutaj stać się bić z nimi konnicą. Wy również możecie uderzyć na tych, nie będziemy ich gonić. Chcę ich zmiażdżyć aktualnie. Bardzo ładnie. Jeszcze powybijamy tych, którzy uciekają. No i o to tak naprawdę chodzi. Our men have captured the enemy general. To z trzech stron atak miażdżący konnicą. Nawet z czterech. Wszyscy zniszczyli. Pięknie. Operowanie konnicą jest bardzo ważne w tej grze.
No i do... A, tutaj mnie atakują. No dobra. Mogę zniszczyć ich tam. A my się zajmiemy na spokojnie już gromieniem drugiej części armii. Rozbić się na dwie grupy. Lewa i prawa strona, natychmiast. Nie tędy. Okay, musimy ich wycofać troszkę. Pięknie. Teraz możecie ich zaatakować. Wy tutaj. I wy tutaj. Jak sobie radzicie? O, już sobie poradzili bardzo ładnie. W takim razie szarżę na tą lekką piechotę. Pięknie. Ci już spanikowali? Praktycznie tak. Jeden oddział ma ich zaś od flanki. Ciężka jazda dowódcy. Uderzy ci również na przeciwnika. No i przede wszystkim tych... Slingers. Slingers to byli chyba... procarze. Bardzo ładnie. Ale straciliśmy tego generała niestety. No trudno. Poświęci się w szczytnej sprawie. Tu zaatakować ich od tyłu, miażdżąc ich. Rozbicie tylnej straży Galu było dla mnie teraz bardzo potrzebne. Szkoda mi jedynie generała. No dobra. Wy zaatakujcie tutaj. Jeszcze oddział stara się walczyć. No serio? Ci procarze tak mocno stawiają wam opór? Galijscy najemnicy? Pracujący na służbie Rzymu. Nadal strzelają skubańcy. Dobra, to tego już nie wytrzymali. Dobić ich. O tych to podziwiam po prostu. Nie, cholera. Dobić, kliknęło mi się. Tych to podziwiam normalnie. Zostali okrążeni, ale dalej walczą. No, padają jak mówię, zostają stratowani. Pod kopytami wściekłych koni. A to brzmiało? Tak, oczywiście kontynuuj. Zniszczyć ten oddział do końca. Później... W zasadzie to już wszystko. No to co, wychodzimy. Dobra. Tak, chcę wyjść. Straciliśmy 400, ale mieliśmy większość konnicę. I rozbiliśmy właśnie tylną straż, dzięki czemu nasz prawdziwy dowódca, czyli Magnificus Clatus, uderzy teraz od tyłu. Na przeciwnika, dziesiątkując go. Execute! Pięknie! No. Tu już niestety nie mamy dowódcy, ale sobie połączymy oddziały. Mamy za to małe siły w odwodach. Więc się tak zastanawiam, czy to jest 7 tur. To dość dużo niestety. Tutaj dwie tury. Moglibyśmy się cofnąć, niszcząc tą armię. Bo ona na pewno nie jest zbyt silna. Oni mogliby też nas zaatakować, czyli moglibyśmy wykrwawić się na tej armii, ale zadać mu potężne straty. Się zastanawiam. I zyskać jedną turę i nic by mi to nie dało kompletnie. Jezus, jakieś kable mi się pod nogami pamiętają. Więc tak, najpierw zajmijmy się oczywiście niezadowoleniem. Bardzo niezadowoleni są. Przydałoby mi się w takim razie powerbować, czy raczej pobudować w później następnej kolejności tą szkołę oficerów, których wyślemy sobie na północ do przejmowania miast. To by mi się przydało aktualnie. Nie przewidywałem, że mi zabiją tego generała niestety. Ale tak, myślę, że stąd będziemy mogli zabrać, bo niedługo będzie to 30 tura. Czas tutaj okręty budować i iść na tą Kartaginę, to jest pytanie, bo Kartagina by miała olbrzymie dochody. Wiecie co, tak, zrobimy sobie jedną armię, nawet jedną, dwie machiny oblężnicze plus okręt. Wsadzimy następnie naszym jednostki. Mam tutaj sporo jednostek, więc nie powinno być z tym problemów, a bronić się w Kartaginie będzie znacznie łatwiej. No niestety śmierć. Mogłem go zostawić w odwodach, jednak mój błąd, przyznaję. A rzymski zabójca. Kogo byśmy tu chcieli zazabujować?
uciec. Nie, chyba w tej turze już kogoś zabujał. Co robi zabójca? Zabójca buja się wokół. A rzymski hospek. To jest ten, który zmienia wiarę. I ktoś mi tutaj doradził, żeby odkryć, wziąć okręt. Wziąć kilka okrętów i odkryć sobie mapę. Co chyba nie będzie głupim pomysłem, bo wtedy będziemy mogli handlować na przykład z Egiptem, bo przyniosłoby mi duże dochody. No i drugiego dyplomaty, którego wyślę pewnie gdzieś dalej. Ci na razie będą siedzieć w tym miejscu, jak siedzą. Tutaj przejmujemy. Z tymi niestety nic nie zrobię na razie. Jest tutaj mała galijska hołota. Oni w wypadku ataku na miasto nie mieliby raczej szans z nami. Już kolejny oddział mi się werbuje, wiecie, dawno nie grałem, więc sprawdzam jeszcze, co się tutaj dzieje. A, tutaj mamy też jedną flotę. No dobra, to w takim razie będziemy odkrywać sobie porty. Czemu nie? No proszę. I tutaj mamy chyba właśnie unicka armia. To nie jest to przypadkiem? Tak jest. Czyli Kartagina. Nowa Kartagina, gdzieś tu powinna być też. Widzę, że oni mają tutaj nawet spore siły. No dobra, ale wysłali swoje armie na podwój Hiszpanii, to my w takim razie skorzystamy z okazji i zajmiemy im stolicę. A to w następnej turze, żeby tam dam, nie no, spore mają te armie. Więc jak ruszą tym wszystkim na nas, to może budzić respekt. No dobra, w takim razie przydałaby się też również flota do ewentualnej odparcia inwazji. Wszystko by się przydało. Okej. Okay. Jeszcze armia buntowników, ale z nią się rozprawimy, jak tylko wybudują, zwerbują się nowe siły. No dobra, w takim razie podejdziemy tędy. Będziemy dalej naciskać na tą armię, zobaczymy, co zrobi. No i znowu zapomniałem kupcu. Cudownie, jak zawsze, Ragnar. Brawo. Coś niedługo trwają te zmiany tury jednak. Faktycznie. Choć czytałem, że u niektórych to nawet 5 minut zajmuje. Nie mam pojęcia, czemu wam aż tyle to zajmuje, bo ja nie mam jakiejś niesamowitej ilości RAMu. Ja mam 8 giga RAMu, więc nie wiem czemu. To chyba wybiórczy błąd jest jakiś. Że u was aktorzy jakieś skrypty się wczytują za wolno. A trzeba przyznać, że dużo frakcji zrobili w tym modzie. Bo nawet jest więcej niż... Nie, chyba nie jest więcej niż Stainless Steel, ale porównywalnie dużo. Generalnie chyba ten mod jest jednym z najlepszych. Może go zabiję? Tak jest, zginął, cudownie. Wraz z naszego miasta i zaatakowali nas jednak. No dobrze, będziemy się bronić w takim razie z dwóch stron. Czeka nas wielka bitwa. Jest 5000 galów, 5300, o muzyka plus genialność dopasowała, a nas jest 3000, troszkę ponad, za to mamy profesjonalną armię już. No dobrze, chcecie walczyć na polu? Dam wam tą radość, ostatnią radość w waszym życiu. Nie, że moja będzie mapa wyglądać. Jakiś most? Wzniesienie? Skarpy? To było wspaniałe. Nope. Co my tu mamy? A mamy jeziorko! Zajebiście. Jeziorko może posłużyć również jako taktyczna obrona.
O, i wiecie co? Się ustawię właśnie tutaj przy tym jeziorku. O, tu się rozstawimy. Będziemy mogli wykorzystać atut przewagi wzniesienia. Stawimy ją sobie tutaj. W takim razie nasze balisty. Pomiędzy kamieniami. To było jeszcze trudniej im strzelać. Pięknie coś takiego. Za nimi oczywiście nasi hastati. Nie, to są principies. Uuu, panie, będzie rejpna. Będzie rejp na galach. Nie ma co. Tym razem już nie mamy też... Znaczy mamy triari, zajebiście. I mamy jeszcze hastati. Dobra, triari niestety tylko jeden oddział, więc hastati zajmą jedną flankę, a triari zajmą drugą flankę. Natomiast principies będą pilnować środka. Pięknie. Teraz hastati. Hastati mają się ukryć w lesie. Mniej więcej w ten sposób. Pięknie. No może jeden oddział hastati dostanie się do pomocy. Także też był ukryty w lesie. Cudownie. I mamy jeszcze dużo w zasadzie, bo mamy... Au, przepraszam. Jeszcze mamy jeden oddział principies. No to w takim razie ponowne rozstawienie. Nie chcę wycinać tego rozstawiania, bo zawsze lubiłem to robić. Opowiadać, jak będę chciał poprowadzić bitwę. Następnie mamy tutaj jeszcze dwa oddziały hastati. Hastati ustawimy sobie w tym miejscu. Będą bronić naszej prawej flanki. Dowódca w tym momencie ustawimy go z tyłu, jak najdalej. Natomiast łucznicy... Łucznicy zostaną rozstawieni w luźnej formacji. Tutaj. Balisty raczej ich nie trafią. Oni będą mogli zacząć używać z łuków bardzo szybko. Doskonale. W takim razie myślę, że możemy zacząć bitwę. I jak zwykle walka nie będzie po naszej myśli. Duża armia przeciwnika nadejdzie z naszej prawej strony. No dobra, to będzie wymagało małego przemodelowania mojej armii. W takim razie ci. Stawiają się tutaj. Nie? Następnie łucznicy będą wycofani i ustawimy sobie w tym miejscu. Macie nie uciekać. Ściągniemy też posiłki hastatich. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No tą bitwę generalnie możemy przegrać. Płonące pociski oczywiście. Strzelać bez rozkazu. Dopiero tutaj będą mogli strzelać, ale dobra, zawsze to coś. W tym lesie w takim razie nie ma co się trzymać. Jeżeli nadejdą z tej strony, zobaczcie ilu jest. No niewykluczone, że to, możemy to przegrać, bo mimo wszystko ich liczebność, a także nie do końca korzystna mapa dla nas, może przypieczętować nasz los lekko. Doskonale. Ten oddział hastati chciałbym, żeby udał się w to miejsce. Będzie bronić. A ci już nadciągają. Dobra. Principies są bardzo mocnymi już oddziałami na wczesną epokę, więc mam nadzieję, że uda im się wytrzymać napór przeciwnika. Przy okazji też damy im rozkaz, by używali swoich pilumów. Czy tych włóczni pilums. Pilumy? Pilumy? Chyba pilumy. Tym natomiast jeszcze nie. Triari zaatakują od flanki. Będzie to małe oskrzydlenie. Dowódca stoi jak stał. Nie możemy go stracić w tej bitwie. Ale możemy na przykład przemieścić troszkę do przodu naszych principies. Okej. Tutaj również zrobimy małą zmianę jeszcze w ustawieniu. Zrobimy się w ten sposób. Pięknie. Hastati. Bardziej w tą stronę. Świetnie. O, widzicie, oni już będą atakować z tamtego punktu. W takim razie natychmiast starać się zacząć ostrzał na nich. Może jeżeli skumulujemy ogień, to zadamy im takie straty, bo są na wzniesieniu, więc ładnie się ustawili na nasz ostrzał. No pokażcie, skorpion, co potraficie. Nie po to was budowałem.
Yeah. Dobra, to strzelać na ten dalszy. Tą konnicę strzelać. O, come on. Moglibyście choć raz wymierzyć trochę wyżej. Dobra, wszyscy mają strzelać na tą konnicę. Teraz powinny już dolatywać. I pierwsze trafienia zaliczamy. Doskonale. Oh, wow. Dobra, z lekka bezużyteczne są te skorpiony. Dobrze, w takim razie my od razu będziemy odpowiadać i zejdziemy do nich. Pięknie. W zasadzie uderzymy po prostu na nich z wyprzedzeniem. Mała pauza, mała pauza, mała pauza. Chwilowo przestańcie strzelać. Będziecie teraz mi ranić z moich. A natomiast musimy powybierać cele dla naszych sojuszników. Oni chcieli się tu chyba połączyć ze swoimi. Niestety nie damy im tej możliwości. Triari, uderzcie tam. Pięknie się tarczami zasłoniliście. Bardzo ładnie. Świetnie. Wy utrzymać linię. Nie możecie puścić ich. Łucznicy, zmienić pozycję. Pięknie. Teraz moje balisty mogą zacząć znów strzelać, tylko że w tamten cel. Bardzo ładnie zaczęła się szarża wreszcie. Triariów zaczęli też ich niszczyć, więc uderzymy na nich, tylko już tym razem bez tej rzucania. Bardzo ładnie. Łucznicy, strzelaj tam. O! Dobra, to mi się podobało. Dowódca troszkę do tyłu. Może zacząć być raniony przez naszych własnych łuczników. Również tam. Nie gońcie ich, tylko okrążcie i atakujcie. Pięknie. W takim razie nasze legiony do boju. Pięknie, o to właśnie chodziło. Tymi dwoma zaczniemy flankować. Oczywiście. Doskonale. Łucznicy, pauza, momento, nie ogarniam. Łucznicy, zmienić pozycję. Albo zacząć ostrzeliwać tamte oddziały. Pięknie, balisty. Balisty dalej niech sobie strzelają w ten oddział, świetnie. To też wygraliśmy tą bitwę w zasadzie. Bardzo ładnie. Te dwa oddziały niech się zajmą tymi. Wyrzućcie swoje pilumy i ruszcie do boju. Bardzo ładnie. Z tej strony wygrywamy. Zaczniemy być zaraz flankowani przez przeciwnika, więc obróćcie się i zacznijcie się bić. Moglibyśmy... Dobra, dowódcę weźmiemy i uderzymy od tyłu. Już troszkę nie po naszej myśli zaczyna to wyglądać. Tutaj strzelajcie. Moglibyście się szybciej uporać z tymi oddziałami. Byłoby bardzo miło. Okej. Okay. Skorpiony, zmienić cel. Skorale. Ciężka, lekka czy piechota. Zająć się nimi. No i pięknie, generał przeciwnika nie żyje. Tak mimo wszystko atakują nas bardzo mocno. W takim razie myślę, że możemy zaatakować łucznikami. Wspomożemy troszkę obrońców. Tutaj zatrzymamy ich również, żeby balisty nie doszły. Do tyłu. Jak widzicie, tutaj nie ma już takiego pierdyknięcia ta konnica jak w podstawowym medievalu. I nasze oddziały zaczynają się łamać pod naporem galów. Dobra, tutaj... Ci wygrali, doskonale. Tutaj również przegrali. O, proszę. Zmienić cele szybko. No nic, chyba przeciwnika było jednak za dużo. I złapani w kleszcze nie będziemy mieć tutaj zbytnio szans. No przyznaję, ten mod jest trochę trudniejszy niż się spodziewałem. Albo bonusy do...
obrażeń i morale przeciwnika są bardzo duże na tym poziomie trudności. No i skorpiony są bezużyteczne. To też. A tutaj zaatakujcie ich. Będzie trzeba zrobić pełną mobilizację. Stworzyć drugą armię. Która podbije północ. Jest mój dowódca. Czy mój dowódca mógłby się wycofać z łaski swojej? Bardzo proszę! Dobra. To jeszcze nie jest przesądzone, że przegramy. Dobra, wracać mi, jeżeli skończyliście panikować. Każdego, który spanikuje, wbije na pale. Mamy tutaj też doborowe siły, więc to też musimy pamiętać niestety. No nie, tego się raczej wygrać nie da. Jest ich tutaj zdecydowanie za dużo. Myślę, że zastanawiam, gdzie tu można by jeszcze uderzyć na nich, ale... Wspomożemy lewą flankę. My lord, only half the enemy force remains. Ale wykrwawiliśmy się nawzajem w takim razie. Pięknie, uderzyli. Wywracać od razu i możecie zacząć strzelać. Wy starać się utrzymać pozycję. Ale dziwne, moi principie walczą gorzej od jego galijskich. Okej, okay, tutaj panika z kolei u wroga. Panika po jednej i drugiej stronie. To będzie tak niszczycielska bitwa. Pięknie. Konnica do tyłu znowu. I uderzyć ich tutaj. Skoro panikują, to im jeszcze pomożemy. Te balisty, błagam. Najlepiej to uderzcie, już na nich nie strzelajcie. Pięknie, i znowu panika. Kurwa, jak to wygram, to jestem normalnie bogiem. Dobra, wspomóc ich wszystkich. Bardzo ładnie. Kolejne oddziały, uderzyć na flankę. Bitwa się nadal waży jeszcze. On stracił generała, więc ma bardzo duże minusy do morale. Aktualnie. I my uderzymy teraz na ten oddział, by ich tutaj troszkę wspomóc. Ta balista jeszcze może strzelać, więc tak naprawdę nie strzela tutaj. Ten oddział musimy zniszczyć. Musimy zniszczyć im morale. Pięknie. Zadąć wróg. Bardzo ładnie. Kolejny oddział, który będzie panikował. A panika jest jak zaraza. Ten oddział skończył walczyć? Praktycznie nie. Pięknie. Zobacz ten oddział. Ma zaatakować tutaj. Dowódca. Zmiażdżyć ich, okrążyć ich. Mamy małe siły, ale nadal możemy to zrobić. Pięknie. Wy już zaatakujcie też wręcz. Zostawcie tą balistę. Pięknie. Armia przeciwnika została właśnie rozbita. Przepraszam, zrobimy małą pauzę. Wy już nie musicie utrzymać pozycji. Wy również. Zwyczajnie gońcie za nimi. Nie dajcie im się przegrupować. Pięknie. Ci jeszcze walczą, ale wygrywają. Doskonale. Jeden oddział. Do boju cały czas. Wy przejść na flankę przeciwnika i okrążyć. Bardzo ładnie. Zabić tego dowódcę. Dobra, konnica na konnicę. Jak to wygląda tutaj? Również ich atakować. Atakować, cały czas napierać. Czemu wy nie uderzyliście? Proszę was. Bardzo ładnie. Nasza konnica, która jest kluczowa aktualnie, ma uderzyć skirmiszerów. Wiem, że jesteście zmęczeni, ale jeszcze wymagam od was bardzo dużo. Znowu zadać wróg. Nie, przepraszam. Teraz zaatakujemy tutaj. Rozbijemy ten oddział. I pray the course of this battle changes, because defeat seems almost certain. Nic nie jest jeszcze pewne. Bogowie rozstrzygną.
Ares nie zna litości. Pięknie! Dobra, zniszczyć ich. I tymi zawrócimy, by wspomóc ich tutaj. Bardzo ładnie. Generał mi się przydaje jak na razie bardzo. Tu zaatakujcie z tej strony. Wy natomiast... stawcie się tutaj. Gdzie jest mój dowódca? Nie możemy go stracić. Mój dowódca niech teraz zaatakuje tych skirmisherów. Świetnie. Dobrze, tych wystraszyliśmy, to w takim razie wracamy teraz. Wy w tą stronę. Wy na flankę. Wy również. Wy walczycie jeszcze? Jezu. I uderzymy teraz od tyłu na ten oddział. Okej. Atak tu, atak tu. Świetnie. To już jest gra na flankowanie się. Niszczenie morale. Pięknie, tutaj wygraliśmy. Cudownie. W takim razie biegiem, biegiem. Kolejna setka panowie do zabicia, ale co tam? Okej. Okay. Powiem tak. Jest epicko, przyznaję. Ta bitwa jest epicka. Tutaj macie ich zaatakować. Nadal mam 20 konnych. Nadal mogę wygrać. Teraz zaatakować ich. Ponownie zadnąć wróg. I kolejny oddział złamany. Doskonale. Przebić się przez nich. Jak to wygląda w tym miejscu? Pauza, bo nie ogarniam, co tu się dzieje. Nie gońcie za nimi. Uderzyć na nich. Na tych, również, również. Dowódca. Lepiej nie goni ten oddział. No i zobaczymy, kto jest bardziej wytrwały. Pięknie, okrążymy ich teraz. I zaatakują tą ciężką konnicę. Piechotę. Weź mi z tymi oddziałami. Czemu wy nie walczycie? Kończcie ich! Tutaj, tutaj i tutaj. Pięknie. Wy wspomóżcie ich tutaj. Możecie nawet rzucić te swoje jeszcze pilumy, które macie. Teraz właśnie się przydadzą. Dobra. No, bo mi generała zabiją, ej. Panowie. Zmiana celu. Natychmiast. Wy zaatakujcie od tyłu ten oddział. Magnificus Clatus jeszcze raz pokazuje, że jest niesamowity. Praise the Almighty! Our enemy has lost his stomach to fight. No to chyba dobrze. Push our advantage. Huh. Po prostu najlepsza bitwa chyba ever jak na razie. Oj tak, teraz musimy ich przycisnąć. Jeżeli nie przyciśniemy, to przegramy. A w następnej turze dosyłamy posiłki, więc... ten Legion przetrwa! I co, galowie? Who is the king? Podoba mi się ten mod, bo jest trudny. To było już wymagające i można było bardzo łatwo to przegrać. Oni już uciekają, tutaj jak widzicie chcą chować się w nożach. Uciekajcie do swych lasów. Już triumfalna muzyka gra. Pięknie. Te oddziały zostają przez niego wyrżnięte. Our men have fought long and are becoming tired. No cicho tam, zmęczeni. Trochę mogą być zmęczeni, ale wcale nie aż tak bardzo.
Pięknie. Zmienić się wszyscy. Wszyscy mają teraz gonić tutaj. Doskonale. Dowódca niech ich przyciska. Najlepiej to niech się wycofa, może troszkę niczby nie zginął. Nie chcę, żeby stał w miejscu i walczył. Bo to jest najgorsze, co możemy zrobić. Dobra, teraz. Teraz uderzyć na flankę. Albo ten mały oddział dobić. Troszkę przyspieszymy to już. Okej, oni się tu jeszcze starają pozbierać do kupy. Zobacz, jak już wolno jadą, tu są tak wycieńczeni. Naprawdę nie mają naprawdę już sił na nic. Dobra, wystrzelać, skoro możecie. Macie jeszcze trochę strzał. Wy z kolei uderzcie na nich. No Boże, to będzie jak cholerne uciekanie z kirmiszerami, no. Tego nie lubię. Straszliwie. Dobra, kolejni. Od razu ich zabić. Żeby nie uciekli. Pięknie. Jeszcze tak jest, Magnificus Clotus to przeżył. Kontynuuj! Wyrżnąć ich! Wszystkich! Normalnie każdy z was dostanie posiadłość i ziemię. Po prostu nie ma innej opcji. To jest chyba najlepsza bitwa do tej pory, ludziska. Najlepsza bitwa ever. I chyba generał mi to przeżył w ogóle. Nie są w stanie ich nawet dogonić. Prawie. Bardzo, bardzo, bardzo wielki wysiłek. Znaczy już olbrzymim wysiłkiem gonią. Koniec. Dobra, tamci niech już uciekną. A my zobaczmy, co zostało z naszego legionu. Także profesjonalnego. Dobrze, tu nie ma czegoś takiego jak śmierć wycieńczenia, bo połowa już by umarła. Oj tak, jeżeli coś można nazwać pyrrusowym zwycięstwem, to chyba właśnie coś takiego. Tak, ludziska, to jest wszystko, co zostało z naszej armii. I wygraliśmy! Brawo! Jestem z was dumny. Jesteście weteranami, zobaczcie, oblepieni krwią i posoką swoich przeciwników, ale także i przyjaciół. Będą wspominać tę bitwę, będą wspominać, że tu byli i będą wspominać, że wygrali z przeciwko wielkiej przewadze liczebnej wroga. Pięknie. Clear victory, Jezus Maria. Spyrusowe zwycięstwo, panie! Ale mod jest trudny. Przyznaję, komputer umie tutaj operować oddziałami. Execute! Cholerę mi z nimi! Splądrować czy wyrżnąć? Splądrować. Wow. Dobra, uznał, że rozbiliśmy dwie armie, ale... O mój Boże, to po prostu... Wow. Galowie pewnie muszą być teraz wkurwieni niemiłosiernie. Dobra, mam nadzieję, że wam się ta bitwa podobała. I coś tam... Ekspedycja, znaczy odkrywców. No dobra, mamy dużo pieniążków. Events of the year. Sprawdzimy jeszcze wiadomości. Mamy nowe jednostki, które się zrekrutowały. Bardzo dużo nowych jednostek.
I zobacz. Nowe budynki. Później sobie przelecę po wszystkim. A co w następnym odcinku zrobimy? Tutaj... Przeżyłeś oczywiście. Kurwa, jesteś bogiem. Po prostu powinieneś mieć 10 gwiazdek. Dobra. I zobaczcie, wróciły na niektóre oddziały. A tam grows. Miasto rośnie. No to od razu sobie zrobimy. Tutaj jeszcze. Kolejne miasto rośnie. Będzie w tym miejscu również. I tu ludziska, podziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ta bitwa wam się podobała i mam nadzieję, że będzie takich więcej. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Debellomondii. Hejka!